Siema, ja jestem Trzeci, a w dzisiejszym odcinku przetestuję sobie Star Power do Jackie o nazwie Kontrukruszenie. Działa on tak, że otrzymując obrażenia, Jackie wali na odlew, zamieniając 15% własnych obrażeń w glebołamaczowy kontratak. I tutaj ten opis jest z błędem. No ale dobra, nieważne, po prostu ten opis źle przetłumaczyli. Z błędem, no ale dobra, nieważne. W dzisiejszym odcinku, oczywiście, no, jak już mówiłem wcześniej, przetestuję sobie ten gadżet. I oczywiście, zanim zacznę ten gadżet testować, to jeśli jesteście nowi na moim kanale, to zasubskrybujcie ten kanał, najlepiej wraz z dzwoneczkiem, abyście otrzymywali powiadomienia o moich filmach. No bo jeśli lubicie Brawl Stars, to serio mój kanał was nie zanudzi. No i zostawcie również łapkę w górę pod tym filmem, będzie naprawdę bardzo, bardzo miło. No więc warto zostawić tą łapkę w górę, co nie? No i słuchajcie, zapraszam was do opisu tego filmu, ponieważ tam znajdziecie moje wszystkie social media oraz mój klub Brawl Stars, który jest top 100 Polska, więc serio warto zaglądać, no i warto też wbijać do mojego klubu. No i słuchajcie, dzisiaj mamy mapkę Centrum Bezpieczeństwa, oczywiście zagram sobie na starciu solo. No i co ciekawe, mam do Jackie również gadżet, który działa, że Jackie dostaje ładunek energii i porusza się o 20% szybciej przez 3 sekundy, więc również ciekawie, więc tak jakby mam no można powiedzieć, że mam wymaksowaną Jackie, bo to tak będzie po prostu wyglądało w grze, po prostu mam Star Power i gadżet, ale dobra, bo już tutaj strasznie przedłużam, także lecimy już do pierwszej gry. Okej, moi drodzy widzowie, więc znajdujemy już się w pierwszej gierce, no i dobra, tam mam jakiegoś kruszka również ze Star Powerem. No i w sumie spoko, patrzcie, on teraz mnie, właśnie chciałem, żeby on zadał mi obrażenie i zobaczcie, właśnie ten Star Power działa tak, że jak otrzymujemy obrażenia, no to Jackie wokół siebie po prostu zadaje, jakby daje taki, wiecie, jakby obrażenia zadaje wokół siebie, po prostu taki dodatkowy atak, więc no całkiem to jest serio spoczko Star Power, o, jak widzicie, o, teraz tutaj podszedłem, nie wiem, czy to nie był błąd, ale dobra, mam też oczywiście Star, nie, no chyba sobie robi się jajca jakieś. Nie, tak się nie bawię. Nie, ja sam tu uciekam na gadżecie. Nie! Dobra, uciekam. Oni mi nic nie zrobią, nic mi... No nie, wiedziałem, no kurczę. Okej, w tamtej gierce nie poszło za dobrze, ale w tej gierce już pójdzie lepiej, także tutaj nie ma co się poddawać, lecimy dalej. Dobra, tutaj już na pewno trzeba zbierać Power Cubes, bo tam w tamtej gierce nie zebrałem żadnego, bo chciałem wam pokazać, jak ten Star Power działa i dawałem się jakby przeciwnikom atakować, ale tutaj już nie, tutaj już jak widzicie, ostro lecimy po te Power Cube'y. Dobra, mam już je 3, więc fajnie tutaj, jeszcze fajnie jakbym ciachnął te 2. Dobra, cyk. I pięknie, tam na górze jeszcze mamy jednego, w sensie no jedną skrzynkę, w której jest jeden Power Cube'sik. Dobra, fajnie. Fajnie jakbym zadawał tak po 3000 obrażeń, bo bym mógł wtedy na 2 hity rozwalić skrzynkę. Tam na dole była, ale ciekawe czy... O kurczę, mamy bota. I nie wiem, dobra, już wezmę go na siebie, chociaż tam mamy bo, który ma... Nie, on nie ma Star Powera raczej, ale serio ma mocne obrażenia i tutaj no... Nie wiem, w razie czego sobie ucieknę na gadżecie. Dobra, ja nie chcę w sumie tego bota, niech on się ode mnie odczepi w sumie. Chociaż dobra, już go wezmę, bo tutaj już nie ma co od niego uciekać, bo on będzie mnie gonił, ja będę uciekał i no to nie wyjdzie mi na dobre. I kurczę, tutaj kruczek mnie chce przyatakować. Ale w razie czego mam też gadżet, dzięki któremu mogę przyspieszyć, ale na razie nie ma takiej potrzeby raczej. Dobra, rozwalmy sobie tego bocika, bo tutaj serio, się nie skupiam na tym bocie, już bym mógł mieć dodatkowe 3 Power Cubes, ale tutaj raczej zginę. Kurczę, no niestety, no ale dobra, piąte miejsce, no gdyby nie ten bot, no zobaczcie, ile bym Power Cubesów miał, tak to wszystkie Power Cubesy ukradł mi Crow, tutaj ukradnie zaraz bo, a nie, jednak kolejny Crow, dobra, nieważne, ta gierka już po prostu, zostawmy ją i lecimy dalej. Okej, więc teraz pora na ostatnią grę w dzisiejszym odcinku, no i dobra, ciśniemy, co tutaj się stało, nie wiem, czemu mi się nagle zatrzymała Jackie, aha, internet, co się z internetem dzieje, nie no, to ja mam akurat dobry internet, więc tutaj to... Najprawdopodobniej po prostu obciążenie serwera jest, ale dobra, już jest wszystko git, tak na chwilkę, tak na chwilkę, więc to było raczej obciążenie serwera, ale dobra, już jest wszystko git, także kurczę, tutaj przez ten internet troszeczkę straciłem czasu, w tym czasie mógłbym sobie tutaj pozbierać parki. O, no wiedziałem, że tutaj ktoś jest, nie, no wiedziałem, że tam ktoś jest, no wiedziałem, ale to coś mi, dobra, nie, lecimy do lobby. Okej, więc w dzisiejszym odcinku nie poszło zbytnio dobrze, no ale przynajmniej przetestowałem ten Star Power, także nie było jakiegoś większego problemu z testowaniem tego Star Powera, bo wystarczyło, żeby po prostu zadawali mi przeciwnicy obrażenia. No i słuchajcie, w tym odcinku to było na tyle, także jeśli dotrwaliście do tego momentu, no to serio mega was doceniam. No i żeby udowodnić, że dotrwaliście do tego momentu, to napiszcie w komentarzu kontrukruszenie, czyli nazwę tego Star Powera, a ja przypnę wam serduszko, więc myślę, że warto tak napisać. No i ja już nie przedłużam, oczywiście zostawcie łapkę w górę, suba, i tak dalej. No i w tym odcinku to było na tyle, trzymajcie się, no i cześć!